Siemaneczko, witam jak zwykle tych, których powitać warto. Standardowo, Karwasz Barabasz. Kończy mi się moja mieszanka ziółek. To już mi zostało, no widzicie, jedna porcja. To są moje ziółka na trening, które sobie robię. I chcieliście, żebym wam kiedyś tam przedstawił, no jak to robię, jakie ziółka biorę. I teraz tak, takie moje podstawowe, które teraz piłem i będę kontynuował to, co teraz piłem. To mamy tak, tutaj nasienie kozieradki, tutaj mamy oregano, nie ma go za dużo, mniej więcej proporcjonalnie, widzicie, 1/4 tego co kozieradki, bo oregano jest mocno wykrztuśne i flegma schodzi. Tu mamy kurkumę, która oczyszcza nas z fluoru niesamowicie. Imbir, krzepę daje, Karwasz Barabasz. Tu mam korzeń pokrzywy, czasami piję korzeń, czasami liście, czasami to i to, ale akurat liście mnie się skończyły, to wzięliśmy korzeń. No i tu mam jeszcze od siebie z ogródka miętkę, Karwasz Barabaszową. No i zawsze humor dobry jest kozioła, także no jak robię taką mieszankę, zaraz wam pokażę. Pokażę jak to większość srę i tak dalej. Tak, sypujemy sobie tutaj cyk, trochę tego, cyk, trochę tego. No dobra, kurkumę damy całą. Dobra, to się będzie myrdać. Mam pokazać jak to robię. Cyk. No, daj. Kurkumka, pokrzywka, korzeń. Widzicie, ja to nie... tak wszystko jak idzie, tak czuję mniej więcej. Tu też prawie, że cała paczka imbiru. Bo ja już tak, bo ja już robię któryś rok rzędu sobie takie mieszanki. Także ja już wiem mniej więcej jak to będzie smakować, jakie ilości. Cyk. Tutaj damy teraz oregano. Teraz damy znowu kozieradkę, żeby się łatwiej mieszało. I teraz tak. Wymyrdajmy. Trzeba wymyrdać. Zioła muszą być. To jest coś pięknego. To jest coś, co ludzie sobie nie zdają sprawy w ogóle, co to jest. I co? Trochę miętki swojej ogródkowej. Właściwie ją teraz muszę tak jeszcze podziubać, pomielić w pancach. Nie, widzicie, przynajmniej ja też potrafię się sam z siebie śmiać, potrafię się cieszyć po prostu z tego, że sobie piję ziółka, że sobie robię mieszankę sam, nie stosując żadnych tam innych dziadostw. O, zioła muszą być w moim życiu. I w ogródku też przeważnie mamy jakieś ziółka. Oczywiście miętę, najważniejsze. Mięta, no mięta to mięta. Zawsze jest miętowo, można powiedzieć. Dobra, jeszcze trochę dla smaki. I tym bardziej wam powiem, że ta mięta z ogródka, ona ma taki, kurde, taki inny trochę zapach. Kiedyś były takie różowe gumy do rzucia i one właśnie miały taki podobny zapach jak ma taka miętka z ogródka. O. Cyk. Przemierdać, żeby było fest wymieszane. O, widzicie, tu wiedziałem, że mam pogadać. Tu mam jeszcze końcówkę moich ziółek, bo dzisiaj do treningu sobie wziąłem oczywiście ziółka, sobie codziennie rano taki słoik zalewam. Potem mam to na trening. Tu jeszcze mi zostało, bo najpierw no, wlałem sobie wodę przygotowaną, dolałem sobie ziółek. I to jest to. No i to cała filozofia. Widzicie, nic skomplikowanego. Wziąłem sobie ziółka, wymyrdać. Tylko no mówię, to już jest taki sprawdzony dosyć mój sposób. O. I gitara. I
Jak zaczynam teraz je pić? Bo tu miałem troszkę inną mieszankę. Nie, w sumie bardzo podobną. No ale to jak zaczynam na przykład pić, to sypię sobie najpierw na taki słoik dwie łyżeczki, pierwsze trzy tam cztery dni, potem zwiększam, sypię sobie trzy łyżeczki przez tam znowu jakieś kilka dni, potem zwiększam cztery łyżeczki przez tam jakiś okres czasu i jak już mam połowę wypitą z tego zrobioną, no to zmniejszam sobie z powrotem na trzy i na dwa i potem znowu sobie coś mieszam i cała filozofia. Nie mam jakichś tam, widzicie, nie mam jakichś określonych ilości, czego, ile. Wszystko sobie robię tak jak czuję. I dobrze się z tym czuję. Pozdrawiam, umieszajcie sobie mieszankę. Każdy jeden pod siebie powinien sobie umieszać coś fajnego, zdrowego. Posprawdzajcie sobie, na co są te ziółka, co wam tutaj teraz przedstawiłem. Bo jeżeli wy sami coś znajdziecie i przeczytacie, to wy to zapamiętacie, zakodujecie w pacynie. A jak ja wam coś powiem, ja wiem sam po sobie, jak ja coś usłyszysz, czy w telewizji, czy na jakimś filmiku ktoś coś mówi, to ty tego nie kodujesz. Tak samo jak widzisz, przeczytasz. Dlaczego? Bo wzrok jest o wiele takim jest mocniejszym zmysłem niż słuch. Wiecie, w ucho wleci, wypadnie, a to co jednak widziałeś, to jest trochę inaczej jak widziałeś, nie? Tak samo jak sobie przeczytasz coś, co widzisz, to lepiej kodujesz. Ja mówię sam na swoim przykładzie, tak samo jak byłem młodszy i się gdzieś musiałem czegoś nauczyć w szkole, w gimnazjum oczywiście, bo tylko jestem po gimnazjum, nic dalej się nie uczyłem, bo musiałem iść do pracy w wieku 16 lat. I jak ja się uczyłem, to wolałem sobie brać się na przykład coś, przepisywać to. Jak ja sobie przepisywałem, to kodowałem. I gitara. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Alleluja.